Слышишь, чувака Вагнер называется. Война тяжелая. Tematem dzisiejszego odcinka będzie tak zwany kucharz Putina, Jewgenij Prigożyn. O jego kryminalnej przeszłości, o licznych biznesach i o tym, jak z człowieka podającego potrawy dla Putina stał się ważną jednostką w elitach rosyjskich, opowiemy razem z Katarzyną Hawryło i Piotrem Żochowskim, ekspertami OSW. Jewgenij Prigożyn jest dość barwną postacią wśród rosyjskiej elity. W ciągu ostatnich miesięcy coraz częściej pojawia się w mediach i jest widoczny w przestrzeni publicznej. Знаете, о ком я говорю, это, конечно, Пригожин, Кадыров. Nie zря отдельные политологи называют их политическими открытиями года. Prigożyn ma obecnie 61 lat. W młodości popadał w konflikty z prawem. Pierwszy wyrok otrzymał mając zaledwie 18 lat. Następnie został skazany na 13 lat w kolonii karnej. Wyszedł przed terminem upływu odbycia kary. W latach 90. w Petersburgu Prigożyn prowadził liczne biznesy. Między innymi otworzył kilka lokali gastronomicznych. Zarządzał również siecią supermarketów. Jego należąca do niego restauracja New Island, zlokalizowana na okręcie zacumowanym na rzece Newie, zasłynęła między innymi z tego, że bywali w niej przedstawiciele petersburskiej elity, jak również ich zagraniczni goście. W tej restauracji również Jewgenij Prigożyn po raz pierwszy spotkał prezydenta Władimira Putina. Prezydent Władimir Putin bywał w tej restauracji, goszcząc swoich zagranicznych gości, między innymi liderów zagranicznych państw, ówczesnego prezydenta Francji Jacquesa Chiraca, jak również prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha Juniora. Podczas tych biesiad Jewgenij Prigożyn obsługiwał gości osobiście. Do tego stopnia przypadł prezydentowi Władimirowi Putinowi do gustu, że zaproponowano, by Jewgenij Prigożyn urządził w swojej restauracji New Island przyjęcie urodzinowe dla prezydenta. Znajomość z Władimirem Putinem okazała się na tyle owocna i trwała, że zaskutkowała pomnożeniem biznesów Jewgenija Prigożyna i wejścia jego w dodatkowe nowe sfery aktywności. Kolejnym ważnym aspektem działalności Prigożyna jest nadzór nad propagandą rosyjską w internecie. Jego firma Concord jest związana z działalnością farm troli. Agencja badań internetowych zlokalizowana w Petersburgu przy ulicy Sawuszkina odpowiadała m.in. za kolportowanie w rosyjskim internecie narracji korzystnej dla Kremla, a także za organizację ataków na rosyjską opozycję. W 2021 roku FBI oświadczyło, że poszukuje kilkunastu obywateli Rosji w związku z zarzutem o ingerowanie w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Wśród osób wymienianych w oświadczeniu znalazł się m.in. Jewgenij Wiktorowicz Prigożyn, któremu zarzuca się koordynowanie działalności właśnie farm troli, m.in. Agencji Badań Internetowych zlokalizowanych w Petersburgu, które miały na celu wpłynięcie na nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych. Wśród zarzutów wymienia się wykupywanie miejsca na w amerykańskich serwerach, posługiwanie się fikcyjnymi tożsamościami internetowymi, a także skradzionymi tożsamościami internetowymi należącymi do Amerykanów. Wszystko po to, by wpłynąć na rezultat wyborów prezydenckich. Prigożyn jest kojarzony z tak zwaną grupą Wagnera. Jej historia sięga 2014 roku, kiedy okazało się, że w Donbasie walczą rosyjscy ochotnicy. Wtedy zaczęto się bardzo uważnie przyglądać, cóż to jest za formacja, ponieważ dzięki udziałowi tzw. grupy Wagnera Rosjanie mogli ukrywać udział również swoich sił zbrojnych. To były takie momenty, kiedy jednak w Donbasie walczyła regularna armia rosyjska, ale użycie takiej prywatnej firmy wojskowej pozwalało Rosji mówić, że tam nas nie ma, to są ochotnicy, którzy walczą w republikach, tzw. republikach ludowych. Są ochotnikami, Rosja nie ma z tym nic wspólnego. To był pewien przełom, jeżeli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem w Rosji, dlatego że z powodów politycznych, po części wojskowych, zaczęto wykorzystywać nieformalne organizacje militarne. Chcę przypomnieć jedno, raczej zwrócić uwagę na to, że taka działalność jest niezgodna z prawem rosyjskim. I na przykład najemnictwo, i czy walka właśnie w takich firmach wojskowych,
które nie mają kontroli państwa. Nie? Rosjanie nigdy nie chcieli uregulować formalnie działalności grupy Wagnera czy właśnie prywatnych firm wojskowych. Taki pomysł się w pewnym momencie pojawia po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie w 2014 roku. Powstaje nawet projekt ustawy, który by dał w prawie rosyjskim podstawy do działalności tego rodzaju. Ale ustawa przepada w parlamencie z prostego powodu. Dochodzi do konfliktu pomiędzy FSB a wywiadem wojskowym, armią. Kto ma kontrolować to? Kto miałby sprawować kontrolę nad tym? Pozostawiono więc tak, jak było, czyli w sposób nieformalny to nadal funkcjonuje. Formacje wagnerowskie są głównie kojarzone z Donbasem i Syrią, ale sieć jest znacznie szersza. Ich działania są skierowane także na państwa Afryki. W Sudanie, Mali czy Republice Środkowoafrykańskiej, ale to już nie jest tylko wysyłanie jakichś oddziałów najemniczych, ale to jest wysyłanie wysoko wyszkolonych specjalistów, ze specnazów przede wszystkim, do ochrony lokalnych władz państwowych albo do szkolenia lokalnych oddziałów wojskowych. I również tak zwani Wagnerowcy są wykorzystywani do ochrony przedsiębiorstw, które Rosja kontroluje w innych państwach. To jest często taki deal. My udzielamy wam pomocy wojskowej, takiej nieoficjalnej, ale będziemy mieli procent od na przykład wydobycia jakiegoś surowca i tak było w Syrii. Że to było oparte właściwie na porozumieniu międzynarodowym. Bo nie wszystkie działania Wagnera mają taki charakter, jak widzimy teraz ponownie na Ukrainie, ale trzeba podkreślić, że grupa Wagnera to jest bardzo duży biznes. Biznes, można powiedzieć, ochroniarski, ale z którego czerpie, ale który służy rosyjskiej aktywności gospodarczej za granicą. Agresja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego i ujawniła, jak dużą rolę Prigożyn odgrywa dla rosyjskich elit. We wcześniejszych latach unikał on rozgłosu, natomiast obecnie stał się aktorem medialnym, pozwalającym sobie na krytykę rosyjskich wojskowych. To on wpadł na pomysł rekrutacji więźniów na front. Sam pojechał do jednego z zakładów karnych, gdzie obiecywał więźniom, że jeżeli oni się zgodzą na podpisanie kontraktu i wyjazd na Ukrainę, to obejmie ich amnestia. Z oficjalnych danych Federalnej Służby Wykonywania Kar, czyli Służby Więziennej Rosyjskiej, wynika, że jesienią zmniejszyła się ilość osadzonych, i to gwałtownie, o 23 tysiące. Część na pewno ponad połowa mogę przyjąć, ponieważ wcześniej statystyki były ponad 1000-1500 więźniów opuszczało zakłady karne z różnych powodów miesięcznie, i potem ten gwałtowny skok następuje, no że większość poszła na front w Donbasie. W danym momencie przechodzimy podgotowkę, skoro pójdziemy w bój, u nas wszystko normalnie, nie słuchajcie, co tam mówią. To było działanie nielegalne. Ale zostało bardzo szybko zalegalizowane, bo pierwsze informacje o tym, że on werbuje więźniów, to jest lipiec, a jesienią już jest ustawa podpisana przez Putina, pozwalająca na werbowanie ochotników do wojny na Ukrainie, do służby wojskowej, ale również do służby w formacjach tak zwanych ochotniczych. I to już jest, też pokazuje, jak Prigożyn jest ważny i już silny, dlatego że jeżeli dostosowuje się rozwiązania prawne do jego działalności, to znaczy, że Kreml legalizuje już pozycję Wagnera, bo na razie do 2020 roku Wagner nie był oficjalnie wspierany, tak? No to unikano tego. A miał duże zasługi przecież dla działalności w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Współpracował ze służbami specjalnymi, bo to jest nieuniknione. Przecież szkolenie oddziału Wagnera odbywa się na poligonie należącego do wywiadu rosyjskiego. Wiadomo, że fabryka troli musiała być powiązana z operacjami Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czy nawet wywiadu zagranicznego. Więc Prigożyn
jest tym szefem bardzo rozgałęzionej struktury świadczącej usługi na rzecz czy resortu obrony, czy służb specjalnych rosyjskich. Czyli w Rosji nastąpiło takie wydzielenie części jakby sektora bezpieczeństwa i oddanie go pozornie w ręce prywatne. No ale to są ręce prywatne, ponieważ Wagner nie jest instytucją państwową. Za to wykonuje prace zlecone i często prace takie, które no, są bardzo kontrowersyjne. I państwo rosyjskie nie chciałoby brać odpowiedzialności za niektóre działania tak zwanych Wagnerowców. Ostatnio na początku listopada, i to też jest pewien taki znak czasu i potwierdzenie silnej pozycji Prigożyna, otworzył on centrum Wagner w Petersburgu. Strona internetowa jest na razie bardzo uboga, zawiera tylko informację, że centrum Wagnera będzie miejscem, gdzie mogą być zakładane startupy, podejmowana działalność jakaś koncepcyjna, która ma wspomóc obronność Rosji. Czyli i nie określa się tam dziedzin bardzo, bardzo precyzyjnie. Więc widać, jak tak zwany kucharz Putina zaczyna organizować też i wpływać na politykę bezpieczeństwa Rosji. Czyli on będzie trochę zastępował właśnie przez takie formacje czy grupy ludzi, którzy są angażowani nie pod pozorem prowadzenia często innej działalności, ale w działania służb specjalnych czy armii. Zastanawiam się, to jest pytanie otwarte, bo wszyscy zwrócili uwagę, że Prigożyn zaczął krytykować wojskowych za złe dowodzenie, za to, że są odpowiedzialni za klęskę na Ukrainie. Zastanawiam się, na ile, biorąc pod uwagę no, jego powiązania z wywiadem wojskowym, czy to nie sygnalizuje pewnego konfliktu w samym resorcie obrony, szeroko rozumianym przy sztabie generalnym, że jednak tutaj Prigożyn jest rzecznikiem ludzi, którzy no właśnie opowiadają się za prowadzeniem bardzo brutalnej wojny. Z tego wynikają pewne konsekwencje polityczne, bo Prigożyn już upubliczniając się, taki, mówiąc otwarcie, przyznając się na przykład już w końcu do ingerencji w amerykańskie wybory i stwierdził, że ja i tak dalej będę to robił, to no, pokazuje swoją taką pozycję w systemie też, że jest trochę obrońcą i pomocnikiem Kremla. To wszystko na dziś. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.